Jak widzimy, Ticto Diablo jest pewny zwycięstwa. To jest! Miałem jeszcze taki filmik z Jarosławem Kretem i Pogodą do dupy, ale mi go zablokowali za naruszenie zasad. Nieważne, rozpierdolę cię jak abstynent imprezę. Będziesz leżał i błagał o litość. A ja hopla, trójkątne duszenie gilotynowe z przejściem w anakondę. A jak już będziesz martwy, to dźwignia na krocze i po ptokach. W gębie to każdy mocny, ale oktagon zweryfikuje. Ty, kurwa, ty, zobaczymy, kurwa. Cię dojadę, to zobaczymy. Będą cię, kurwa, wynosić. Na wózku, a wózek na nosach, kurwa. Prosto do karawanu. Nudy. Co? To było do mnie? Nie, kurde, do twojej starej. A ty co pyszczysz, jak my nawet ze sobą nie walczymy? Bo chujowe filmiki robisz. Tak, chujowe. 2 miliony followersów, 2 miliony zjebów. A ile na te twoje standupy przychodzi? 50 osób? Nie, no aż tyle to nie, ale to nic, bo może i widownię mam kameralną, za to oddaną. Taką oddaną, że ci widz rękę złamał. No, tu trochę to moja wina była, bo ciągnąłem żart o jego zmarłej matce przez kilka występów. Nieważne, mam nadzieję, że Smutas więcej nie przyjdzie. A propos jego matki, to była tak gruba, że ją pochowali w mogile zbiorowej. To mi się udało. Zabiję gnoja.